Zwykle robię filmy o technologii, która jest ciekawa albo na swój sposób odjechana. Ale jak to w życiu, zdarzają się też sprzęty, które mnie po prostu wkurzają. Tak właśnie było z moim NASem, którego mam w domu. I o ile sam hardware jest naprawdę super, bo jest cichy, energooszczędny, bazuje na X86, a do tego nawet ma hardware'ową akcelerację wideo. Ale software... Jak myślę o tym software'ze i o tym, jak on spieprzył mi ten sprzęt, to po prostu aż się cały gotuje i para idzie mi z uszu. To trochę tak, jakbyście mieli swoją ulubioną koszulkę, a cały czas w szyję gryzłaby was metka. No przecież idzie zwariować. Ale ten film nie będzie tylko narzekaniem na sprzęt, który został poniekąd zepsuty przez producenta, bo pójdziemy o krok dalej i poprawimy fabrykę. Zainstalujemy własny system operacyjny, zrobimy też parę modyfikacji w hardware'ze i myślę, że efekt będzie naprawdę bardzo ciekawy. No dobra, ale po pierwsze, co się dzieje? Czemu jestem aż tak poirytowany? Ano, dzieje się to, że przykładowo jak chcę sobie przerzucić gigabajtowy folder ze zdjęciami na tego NASa, to mam transfery rzędu 1 czy 2 megabajtów na sekundę. Ej, no jakby bez jaj, który my mamy rok? Co to jest? 2002? I dla jasności, to nie jest problem, który tylko i wyłącznie mnie spotkał, bo jest masa wpisów na forum od ludzi, którzy narzekają. Ale po kolei. Żebyście zrozumieli wszystko, co, dlaczego, jak i kiedy, no to muszę wam po prostu opowiedzieć historię. To jest NAS TeraMaster. Sprzęcik kompaktowy, pod kątem hardware'u naprawdę całkiem fajny i robiłem o nim jakiś czas temu film. No i jak to zwykle w przypadku NASów, każdy NAS ma swój system operacyjny, który przygotowuje producent. W przypadku TeraMastera ten system operacyjny nazywa się TOS. I fabrycznie ten mój NAS miał wersję TOS 4. I tak naprawdę wszystko z tym sprzętem i softwarem było git do momentu wydania TOS 5, no i logicznie jak wydano nową wersję systemu, no to ta stara przestała być wspierana. Mój model NASA bez problemu kwalifikował się do tej nowszej aktualizacji. Co więcej, ta aktualizacja miała naprawdę wprowadzać masę nowości i być największą aktualizacją w historii. Miał być nowy interfejs, łatwiejsze zarządzanie kontenerami, no po prostu cud, miód, malina. No właśnie, na papierze wszystko spoko. Tylko ta aktualizacja była tak duża i zmieniała tak wiele, że żeby ją zrobić, to nie wystarczyło tylko kliknąć aktualizuj w panelu. Oj, nie. De facto trzeba było przywrócić NASa do ustawień fabrycznych i ponownie od zera przeinstalować system operacyjny. I to samo w sobie zapaliło mi już czerwoną lampkę. Dodatkowo na forum TeraMastera, gdzie była instrukcja, było ostrzeżenie o tym, że aktualizacja teoretycznie nie powinna usunąć żadnych danych, ale może to zrobić. No i wiecie, myślałem, że to od taki po prostu klasyczny dupochron na zasadzie, że jak coś się wywali, to wiesz, no... Tylko wiecie, co się okazało? Jak odpaliłem ten instalator, to dostałem komunikat, że moje dane na pewno zostaną skasowane. Jakby co? No i zacząłem czytać forum TeraMastera i Reddita. No i słuchajcie, 50%. Część osób pisało, że jak kliknęli dalej, to że wszystkie dane były nadal w porządku, a część osób pisała, że stracili wszystko. Super. No i przyznaję, trochę się wtedy wkurzyłem. Po pierwsze, to nie jest jakoś szczególnie eleganckie rozwiązanie, gdy interfejs mówi ci jedno, a potem robi na przykład drugie. No i ja jakby spoko, jestem sobie w stanie z tym poradzić, no ale przypuszczam, że większość z moich znajomych albo z rodziny, no miałaby już z czymś takim problem. Ja mam trochę takie podejście do NASa, że chcę go skonfigurować raz i po prostu zapomnieć, ewentualnie aktualizować raz na jakiś czas. Traktuję go też jako trochę swój taki backup. Rzeczy bardzo ważne, jak na przykład zdjęcia trzymam oczywiście w kilku różnych miejscach, bo wiadomo, RAID to nie jest backup, ale mam też na tym NASie takie dane, które trzymam tylko i wyłącznie tam. No i gdybym miał opcję stracić albo nie stracić, no to oczywiście wolałbym nie stracić. Więc tak, musiałem poświęcić X czasu, żeby wyciągnąć te dyski, zgrać z nich wszystko, no i to był czas, który mogłem poświęcić, nie wiem, na przykład robienie filmu o Viście. Już niedługo, przysięgam. Więc po zrobieniu kopii puściłem aktualizację do TOS 5 i nie zgadniecie, nie straciłem żadnych danych. Jej! Ale pewnie jakbym tej kopii nie zrobił, to na złość poszłoby coś nie tak. De facto jedynym minusem było to, że na nowo musiałem konfigurować wszystkie swoje usługi, takie jak Plex, Jellyfin, VPN czy Home Assistant, więc nadal nie było to idealne rozwiązanie. I
Byłoby wszystko spoko, gdyby nie problem. Przede wszystkim problem z transferami, bo gdy kopiowałem duże pliki, no to było wszystko git. Mieliśmy transfery rzędu 80 czy 60 MB na sekundę. Ale jak kopiowałem coś mniejszego, na przykład zdjęcia, które mają po kilka megabajtów, to transfery spadały drastycznie do poziomu 1 czy 2 MB. Ej, no kurde, co to ma być? Przecież kopiowanie plików na NASA to jest chyba jego jedna z podstawowych funkcji, co nie? I pomyślałem, że kurde, to może ja coś źle zrobiłem, może źle skonfigurowałem ten udział sieciowy, albo kurczę, no nie wiem, z kablem coś się stało, no ale grzebałem w tych opcjach, nic nie umiałem znaleźć, zacząłem czytać na forum, no i okazuje się, że to nie tylko ja mam taki problem i strasznie dużo ludzi narzeka, że ma problemy z tymi transferami. Ale dobra, machnąłem ręką, mówię, następna aktualizacja na pewno to naprawi. No i za jakiś czas przychodzi powiadomienie o nowej aktualizacji, a tam info, żebym nie robił tej aktualizacji, jeżeli moja partycja systemowa ma 2 GB lub mniej. Ja mam takie, jaka w dupę partycja systemowa 2 giga? Ja nawet nie wiem, jaki ona ma rozmiar. Ej, przecież ja tu nic nie grzebałem solo. Zrobiłem po prostu instalację z kreatora tak, jak zalecaliście. Jaka znowu partycja systemowa? No i wchodzę na forum i okazuje się, że TerraMaster znowu o czymś nie pomyślał, bo przewidzieli sobie zbyt mało miejsca na system operacyjny, przez co gdybym wykonał tą aktualizację, no to po prostu nie doszłaby ona do skutku i system przestałby mi bootować. I miałem takie okej, dziwne, ale nie zgadniecie, jakie rozwiązanie proponują. Skasowanie manualne wszystkich partycji z poziomu Linuxa i ponowna instalacja systemu operacyjnego. O, nie no, ej, przecież to są jakieś totalne jaja. Jak można ludziom robić po prostu coś takiego, nie? Producent drugi raz w przeciągu pół roku wymaga ode mnie, żebym robił format i instalował system od zera. Co to jest, firma czy jakiś projekt hobbystyczny? Nie zrozumcie mnie źle, ja jestem w stanie sobie manualnie te partycje dostosować z poziomu Linuxa, skasować, zrobić ten backup i tak dalej. I przypuszczam, że wiele z osób, które to ogląda, miałoby tak samo. Bylibyśmy w stanie to zrobić, tylko po pierwsze czas, a po drugie dla przeciętnego śmiertelnika to jest po prostu nie do zrobienia. I gdyby to miał zrobić ktoś z mojej rodziny, to skończyłoby się to tak, że ja bym dostał telefon, o ile ten NAS jeszcze by działał, bo ktoś nie przeczytałby w ogóle tego komunikatu. Tak się po prostu nie robi. Sytuacja wygląda tak. Mam strasznie niskie transfery rzędu 1 czy 2 MB na sekundę. Producent wymaga ode mnie skasowania wszystkich danych z dysków, żebym mógł zrobić aktualizację i producent ewidentnie nie ogarnia software'u i wszystko zrzuca na użytkownika. I to był moment, w którym obmyśliłem plan taki kurde sprytny, bo skoro i tak, żeby zrobić aktualizację, to muszę zgrać wszystkie dane i zrobić formata, to równie dobrze mógłbym sobie zainstalować inny system operacyjny. Ten NAS ma normalnie procesor Intela i dostęp do BIOS-u, więc możemy zainstalować tam co chcemy, pewnie nawet Windowsa by się dało. Więc jeżeli dorzucimy mu więcej RAMu i wykorzystałbym złącze USB, które jest na płycie głównej, wrzuciłbym tam pendrive'a i bezpośrednio na pendrive'ie zainstalował jakiś system operacyjny, no to mielibyśmy oddzielony system operacyjny od dysków HDD, no i w teorii nie musiałbym co chwilę formatować tych dysków, gdybym chciał zmienić system operacyjny, czy coś by się wykrzaczyło. Plan dobry. Przejdźmy do upgrade'u. Dobra, nagadałem się, dobierzmy się w ogóle do środka i zróbmy upgrade. Specjalnie go nie czyściłem, jak widać, no troszeczkę się zakurzył, no jak go raz ustawiłem, no to już go nie ruszałem, nie? O, od razu lepiej. Dobra, wyciągamy sobie dyski. Dobra, jeden. I drugi trochę się zakurzył w środku. Dobrze, że go rozbieramy. Takiego mam imbusa z krzyżakiem i teraz dało radę się tam dostać. I hop, o, mamy to. Tak więc konstrukcja naprawdę bardzo prosta, jeżeli chodzi o tego NASA i da się go w stosunkowo prosty sposób rozebrać. Wow. I generalnie tutaj jest cała płytka naszego NASA i tu pod tym czarnym pasywnym radiatorkiem znajduje się procesor, to jest Intel Celeron jakiś tam. Natomiast nas interesują dwie rzeczy. Pierwsza, słuchajcie, jest na odwrocie i tutaj mamy slot na RAM SODIMM na DDR3. I druga rzecz znajduje się tutaj, to jest port USB, w którym znajduje się taki pendrive i na tym pendrive'ie nie jest cały system operacyjny, tam jest ten taki, można powiedzieć, najprostszy bootloader,
Loader, który jakby z internetu umożliwia nam instalację całego tego systemu TOS bezpośrednio na dyskach HDD, które mamy tutaj. Więc co musimy zrobić? Wymienić pendrive'a i dołożyć RAMu. Tutaj mamy taką kosteczkę RAMu, to jest DDR3 Sodimka. 8 GB i ona dokładnie spełnia taką specyfikację, jak ten NAS akceptuje. Tutaj na dole ekranu napiszę Wam dokładnie, jakie to mają być opóźnienia. W teorii te 8 GB, które dokładam, to jest max, jaki ten NAS obsługuje, tak na rozszerzenie. Opiera się tu na tych plastikach takich, musimy ten front odkręcić. Tu się to jeszcze trzyma. Dobra, jeszcze dwie śrubeczki, momencik. Moments later. No i wszystko to odkręcanie po to i widzicie, teraz jest tak ten, może kurde to tak specjalnie jest, żeby nie dało się tego prosto wyciągnąć i włożyć. No nie wiem, ale się udało w każdym razie. Teraz wyciągamy tego pendrive'ika, co tutaj jest. Cyk. I ja kupiłem sobie takiego SanDiska, to jest ten UltraFit. Jak widzicie, on jest naprawdę bardzo mały. Co prawda 128 giga, aż tyle nie potrzebujemy, ale akurat ten był dostępny, żeby go szybko wysłali, więc taki kupiłem. Teraz pytanie, czy dam radę go tutaj włożyć bez odkręcania tego metalowego, czy i tak go będę musiał odkręcić? O nie! Soon after. No i teraz w sumie możecie zobaczyć całą płytkę, jak ona wygląda. Jak mówiłem, pod tym jest procesor. Tutaj mamy złącze PCI Express razy 4, gdzie przychodzi ten kontroler na pozostałe dyski. Wszystko to po to, żebyśmy mogli tutaj tego małego dziabonga sobie włożyć. O, hop. No to chyba wszystko. Składamy to do kupy. Instalujmy nowy system. No i z racji tego, że chciałem, żeby ten system po prostu działał, to chciałem wybrać system operacyjny, który dobrze znam i który dobrze służy mi tutaj w studio już od kilku lat. Mowa oczywiście o systemie TrueNAS. On na ten moment ma dwie wersje. Core i Scale. Wersja Core bazuje na FreeBSD, a wersja Scale bazuje na Linuxie. Nie zagłębiając się w takie techniczne detale, to jeżeli ktoś z Was zaczyna i chciałby sobie TrueNASa postawić na swoim kompie czy jakimś starym laptopie, to polecałbym Wam tą wersję Scale, bo tam dużo prościej jest zainstalować aplikacje takie jak Plex, Nextcloud czy jakiś inny Home Assistant. Tam jest dużo większy wybór i jest fajniejsze wsparcie społeczności. No, tylko mamy jeszcze jeden drobny problem, bo od jakiegoś czasu TrueNAS nie zaleca instalacji bezpośrednio na pendrive'ie. A dlaczego? Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że TrueNAS działa w ten sposób, że cały czas właśnie na ten dysk systemowy zapisuje sobie różnego rodzaju logi. No a pendrive'y, z racji tego, że ta pamięć flash nie jest najlepszej jakości, to one nie lubią, jak dużo się na nie zapisuje. Co koniec końców może prowadzić do tego, że taki pendrive padnie nam szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli, a jak nam padnie dysk systemowy, no to robi się niezaciekawie. Da się ten problem obejść i ja miałem taki plan, żeby przenieść tak zwany system dataset bezpośrednio na dyski HDD i to powinno załatwić nam temat. No tylko jak to w życiu pojawił się kolejny problem. Bo ten pendrive, który daliśmy do środka, działa po prostu fatalnie. Instalacja TrueNASa, sama instalacja na tego pendrive'a trwała 1,5 godziny. I to już samo w sobie nie wyglądało dobrze, ale co gorsza, to system odpalał się 10 minut, a i nawet nie był w stanie załadować wszystkich usług. Nie wiem, czy ja kupiłem jakąś podróbę tego pendrive'a, czy trafiła mi się po prostu wadliwa sztuka, bo czytałem i w internecie ludzie normalnie robili taki trik, że instalowali TrueNASa bezpośrednio na taki model pendrive'a, więc naprawdę nie mam pojęcia, co tu poszło nie tak. Ale jednego jestem pewny, jak on działa tak źle, to ja nie chcę, żeby to był mój dysk systemowy. Więc teraz tak, mamy dwie opcje. Albo kupuję jakiegoś innego pendrive'a i znowu kombinujemy, no albo wymyślamy jakiś sposób, jak do tego NASa dorzucić dodatkowy dysk SSD. Ale najpierw chciałem to przetestować, więc wrzuciłem po prostu dysk 2,5 cala do takiej zewnętrznej kieszeni, wpiąłem go do portu USB do tyłu, zainstalowałem bezpośrednio na SSD-ku TrueNASa i teraz instalacja o dziwo trwała tylko 5 minut, no i wszystko się odpaliło i wszystko działa bez problemu. No i z jednej strony mógłbym po prostu zostawić tą kieszeń, położyć ją po prostu tam na górze tego NASa, bo on i tak stoi na szafie i de facto nikt go nigdy nie rusza, no ale to takie mało eleganckie rozwiązanie, nie?
można to chyba zrobić lepiej. Zacząłem się zastanawiać, co gdyby upchać jakoś ten dysk SSD w środku obudowy, no ale dysk 2,5 cala jest stosunkowo duży. Wpadłem więc na pomysł, żeby użyć jednego z dysków na M2, który gdzieś tam walał mi się po szafkach. Dodatkowo umieściłem go w takim adapterze na USB, który można powiedzieć, że ten dysk SSD zmienia w takiego hobby pendrive'a. No, mimo wszystko jest on jednak za duży, żeby wpiąć go do tego portu USB na płycie, więc kupiłem jeszcze taki kątowy kabelek USB, który akurat na styk pasuje i nie koliduje z tą klatką metalową, która jest na dyski 3,5 cala. I w końcu dopisało mi szczęście, bo akurat tak się złożyło, że pasuje on idealnie z drugiej strony, gdzie jest ta klatka na dyski 3,5 cala i mogłem go przymocować trytytkami do tych metalowych nóżek na stelażu. Więc nie dość, że mamy zamiast pendrive'a dysk SSD, to jeszcze udało się go fajnie, elegancko zamontować w środku obudowy, żeby nigdzie się nie walał. Instalacja samego systemu jest giga prosta. Po zabutowaniu ISO klikamy install/upgrade, wybieramy miejsce do instalacji, czyli w tym przypadku naszego SSD-ka, dostajemy info, że wszystko zostanie skasowane, wybieramy sobie administrative user, wpisujemy hasło, którym będziemy się logować do naszego panelu webowego, no i opcjonalnie tworzymy sobie partycję swap. I de facto tyle, czekamy po prostu, aż nasz system się zainstaluje. Pierwsze uruchomienie troszeczkę trwa i po wstępnej konfiguracji dostaniemy adres IP do naszego webowego panelu. Tutaj logujemy się użytkownikiem admin i hasłem, które podaliśmy podczas instalacji. Jak widać, mamy tutaj widoczne nasze 10 GB RAM-u, które rozszerzyliśmy, nasze dwa interfejsy sieciowe i system wydaje się działać bez najmniejszego problemu. No to teraz musimy wrzucić dyski do naszego NASA, no i odpowiednio je sformatować. Ja i tak wcześniej zgrałem sobie z niego wszystkie dane, no bo gdybym chciał aktualizować TOS-a, no to i tak musiałbym je zgrać, a TrueNAS korzysta z systemu plików ZFS, więc musimy je tak czy siak przeformatować. Ja przy konfiguracji poolu wybrałem sobie RAID 1, czyli Mirror, i tworzę sobie macierz. Dalej stworzyłem sobie dataset, który będę udostępniał przez SMB i nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jak to wszystko poustawiać, bo to nie jest poradnik, ale jeżeli ktoś z Was chciałby sobie skonfigurować TrueNASa na swoim kompie czy na swoim NASie, to zostawię Wam linki w opisie z poradnikami. Natomiast z innych rzeczy, które warto ustawić w przypadku TrueNASa, to jest na przykład scrub, czyli zapobieganie tak zwanemu bitrotowi. Ja ustawiłem sobie także dwa testy smart, krótki, żeby odpalał się codziennie i długi raz na miesiąc. To warto sprawdzać, bo dysk może nam odpowiednio wcześniej zakomunikować, że po prostu zacznie padać, więc mamy po prostu czas, żeby wymienić sobie dysk na nowy albo zbackupować nasze dane. Warto sobie też ustawić snapshoty, czyli migawki, które przykładowo mogą wykonywać się raz na dzień i na przykład będą trzymane przez 2 tygodnie. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo gdybyś przykładowo skasowali sobie jakiś plik, to właśnie korzystając z migawek możemy bezpośrednio w Windowsie przywrócić sobie poprzednie wersje pliku, ale także na przykład jest to taka bardzo prosta ochrona przed ransomwarem, czyli wirusami, które szyfrują pliki, bo gdyby nasz NAS został zaszyfrowany, to potem bezpośrednio z panelu TrueNASa możemy sobie przywrócić cały system plików. Co fajne, to mówiłem też, że TrueNAS Scale ma bardzo dużo aplikacji i tutaj jest totalny przekrój. Od serwerów Minecrafta czy Palworld, przez Plexa, Jellyfina, Home Assistanta do NetDaty czy innego Netboot XYZ. Wybór jest ogromny, a do tego można dodawać sobie repozytoria społeczności, żeby mieć jeszcze więcej aplikacji. Ja na szybko zainstalowałem sobie tutaj Plexa i NetDatę i prawdę mówiąc działa to wszystko tak, jakbym się spodziewał i absolutnie do niczego nie mogę się przyczepić. I dzięki temu, jak działa ZFS i TrueNAS, to mamy cache'owanie w RAMie i duże pliki na NASA kopiują się teraz z bardzo wysoką prędkością, a i mniejsze, takie jak zdjęcia, które wcześniej przesyłały się z prędkościami 1 czy 2 MB na sekundę, teraz mogę kopiować z dużo, dużo wyższymi prędkościami. Czyli jednak się da. Więc tak, NAS od kilku dobrych dni roboczo sobie u mnie w domu i nie ma z nim żadnych problemów. Ja jestem zadowolony z tego upgrade'u, ale powiem Wam szczerze, że była to trochę większa przeprawa niż się początkowo spodziewałem, ale myślę, że taka przygoda była dość ciekawa. BIOS.